Od lipca realizowany jest międzynarodowy projekt z zakresu wykorzystywania energii geotermalnej dla ekologicznego ciepłownictwa. Zatytułowany Energia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju. Wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. Jednym z tych obszarów są Podębice, gdzie spotkali się przedstawiciele uczelni, instytucji i samorządów realizujących ów projekt. Zainicjowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska projekt finansowany jest z środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uczestniczą w nim przedstawiciele Konstantynowa Łódzkiego, Lądka Zdroju, Podębic i Sochaczewa. Jesteśmy w jednym z czterech miast wybranych jako przypadki szczególne dla tego projektu, a celem jest między innymi zapoznanie się z warunkami geotermalnymi w Podębicach i pokazanie, zastanowienie się, w jaki sposób można poprawić efektywność i optymalne wykorzystanie energii geotermalnej dla celów ciepłowniczych i dla szerokiego zakresu innych zastosowań. Dwa kraje darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego przodują w zagospodarowaniu ciepła ziemi. Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła wykorzystywanym do ekologicznego ogrzewania. Przedstawiciele tych krajów od kilku miesięcy współpracują z samorządem Podębic. Podębice są bardzo dobrym miejscem dla tego projektu. Oczywiście jest nadal możliwość poprawienia poprzez zastosowanie pomp ciepła, poprzez zastosowanie przechowywania energii cieplnej, ale jeśli chodzi o Polskę, jest to jedno z najciekawszych rozwiązań, jakie tu widziałam. Podębice wykorzystują ciepło wód geotermalnych o temperaturze 72 stopni Celsjusza do ogrzewania blisko 60% budynków w mieście. Po raz drugi gościmy właśnie tutaj państwa ze Skandynawii, fachowców z ich Akademii Nauk. No, chcemy się od nich uczyć. Nasza geotermia się rozwija. W tym roku powiększyliśmy zbiornik, który jest schładzający dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 500 000. Po prostu dostaliśmy od marszałka możliwość, koncesję na wydobycie więcej wody, 252 kubiki na godzinę i sprawdzimy, jak geotermia będzie funkcjonowała, do jakiej temperatury będziemy mogli ogrzewać miasto przy takich zasobach. Oczywiście no, mamy dalsze plany, dalsze marzenia, ale chcemy się kierować tym, co robili już najlepsi, a więc Skandynawowie. Szukamy pompy ciepła, która by podwyższyła parametry tej wody, która by pozwoliła odzyskać z tej wody, którą puszczamy do rzeki Ner, jeszcze więcej ciepła, żeby jeszcze większą ilość odbiorców znaleźć, no bo chodzi nam również o to, żeby ta geotermia była jak najbardziej opłacalna. Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo zadowoleni z jej funkcjonowania, ale oczywiście są ambicje jeszcze większe. Nasz wniosek czeka na akceptację w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Dowiedzieliśmy się, że ma być zrobiona ekspertyza, która upewni Ministerstwo Ochrony Środowiska, który rekomenduje ten wniosek i daje wytyczne do Narodowego Funduszu o przyznaniu środków na odwier techniczny. Mam nadzieję, że po tych 2-3 miesiącach spotka to nasz wniosek. Będziemy w oczekiwaniu. Choć z tego rodzaju energii korzysta w Polsce tylko 5 miast, w niedalekiej przyszłości mamy szansę stać się najważniejszym krajem wykorzystującym ciepło z wód geotermalnych w Europie Środkowej. Aktualnie realizowanych jest 20 koncesji na ich wydobywanie. W tym roku zatwierdzono 17 wniosków na realizację takich inwestycji, między innymi wniosek Sieradza.